No estoy muerto, carajo. I jeszcze nie umarłem. Wyjdźcie. Powoli. Co ci zrobili? Nie pokonali mnie. Ja żyję. Żyję. Jedziemy do szpitala. Nie. Ludzie muszą mnie wysłuchać. Proszę pozwolić zabrać się do szpitala. Milcz. Z przyjemnością odprawiasz tę mszę żałobną, prawda? Panie starosto, proszę. Powiedziałem, żebyś milczał, ojcze, bo jesteś współwinowajcą. Wszyscy musicie dowiedzieć się, kto jest waszym prawdziwym wrogiem. Ja nie umarłem. 3 dni leżałem zamknięty w krypcie Jauregui. Amanda i jej siostra Assunta umieściły mnie pośród swoich zmarłych. Ten człowiek majaczy, nie mówi prawdy. Mam świadka. Ani wy, ani Korache. Nigdy mnie nie pokonacie. Wydam nawet bal na cześć naszego wroga, na który mężczyźni przybędą przebrani za Korachy. To będzie dla nas rekompensata. I jedźmy do szpitala. Przygotuj się. Przygotuj się, suko. Na tym balu zrobię z twojego syna miazgę. Przeprowadź samochód. Ty śmieciu. Grzecznie. Bo teraz będziesz wychodziła, jeśli ja ci na to pozwolę. Marcia? Marcia! Ay Dios! Boże! Pomóż mi zanieść ją do pokoju. Narobimy sobie przez to kłopotów, milcz. Co chcesz mi zrobić? Spokojnie, Klaro. Co chcesz zrobić? Dzień dobry. Zaraz pana obsłużę. Połóż ją. Miłego odpoczynku. To omdlenie. Na pewno? Tak, ma niskie ciśnienie. Czym mogę służyć? Chcę zatrzymać się tu na kilka dni. Oczywiście. Nazwisko? Miguel Arevalo. Po raz pierwszy w naszym miasteczku? Nie, byłem tu już kilka razy. Zawód? Handlowiec. Proszę tu podpisać. Schodami w górę, pierwsze drzwi na prawo. Dziękuję.
Jak możesz tak wtargnąć? Przepraszam. Martwiłem się. Nie odbieracie telefonu. Wynoś się. Kiedy zrozumiesz, że to moja żona? Przestań, Pedro. Wychodź. Wychodź. Wyjdź, Santo. Wyjdziesz albo rozwalę ci głowę. Musimy coś zrobić. To szaleniec. Zajmę się nim. Jest moją rodziną. A sprawy mojej rodziny należą do mnie. Zgoda? Jak mam to rozumieć? Zupełnie oszalałaś. Odprawiałem mszę. Chciał cię zabić. A w twojej obronie gotowa jestem na wszystko. Jednym słowem, jesteś kompletnie szalona. Powiedziałam, jeśli chodzi o twoje życie, tak. Teraz chodzi o twoje życie, Amanda, bo Costa nie spocznie, póki nie wsadzi cię do więzienia za usiłowanie zabójstwa. I ma rację. Nie martw się o mnie. Wyjedź stąd jak najprędzej z Clarą. Powinna już tu być. Umówiliśmy się, że przyjdzie po mszy. Zadzwoń do niej. Nie, Tete donosi wszystko, Horacio. Ja zadzwonię. Amanda. Mówi Amanda, Tete, połącz mnie z hotelem. Ta kobieta oszalała. Ana? Amanda? Dzwonię... Bien, gracias. Do Clary. Necesito hablar con Clara, por favor. Durmiendo hasta ahora? Śpi o tej porze? ¿Qué le pasa? Co jej jest? Bien. Dziękuję. Gracias. Zadzwonię później. ¿Qué dijo? Co powiedziała? Klara śpi, nie czuje się dobrze. Niemożliwe, to kłamstwo. Lepiej, żebym zabrał cię do szpitala. Nie zniosę dłużej zamknięcia. Dość mam po tym odrażającym grobowcu. Patrzcie, kto przyszedł. Oto jestem, ten zły i podły. Co z pana za policjant, że prześladuje pan ofiarę? Rozmawiałem z ludźmi, którzy pana uratowali. Żądam sprawiedliwości. Oto moje zeznanie. Proszę je potraktować jak oficjalne oskarżenie Amandy Jauregui i jej siostry Asumpty o próbę zabójstwa, torturowanie, porwanie. I właściwie wszystko, co pan chce. Czemu pana zamknęły, starosto? Na pewno są winne zamordowania mojej żony. Na pewno? Tak, na pewno. Choć to tylko hipoteza. Niech pan przestanie mnie wkurzać i przestanie zgrywać takiego orła. Życzę zdrowia. Odprowadzę pana. Clara zadzwoniła do mnie ze strachu przed Horacjem. Nie wychodź. Na pewno na ciebie czyha. Ma teraz zmartwienie z ojcem. Nie znasz? Na pewno ktoś go zastąpił. Wiem. Bal kostiumowy. Nie pójdziesz tam. Pójdę. W przebraniu kracha. Na Boga, czy ty nie rozumiesz, że Costa wymyślił to tylko po to, żeby cię złapać? Tylko po to. O co chodzi? Nie wiem, czy bać się, czy czuć dumę, ale jesteś tak podobny do mnie. Tak. Bardzo niebezpieczny i uparty jak osioł. Bardzo niebezpieczny i uparty jak osioł. Czemu Amanda cię zamknęła? Zapytaj ją. Ty mi powiedz. Jesteście idiotami. Zaczynam być od niej lepszy i desperacko boję się o krach. Dlatego chcę się mnie pozbyć. Ale dzisiejszej nocy oboje. Powoli, Freulan. On przyjdzie mnie wykończyć, ale będę na niego czekał. Na balu maskowym.
Korachy nie przepuści takiej okazji, żeby przemknąć niezauważonym i zabić mnie. Pasar desapercibido i matarme. Czy ty zwariowałeś? Zwariuje twoja żona, jak zobaczy tylu korachy. Lepiej ją zamknij, bo puści się z połową miasteczka. Co? Wydaje mi się, że ten bal jest niebezpieczny. Tak. Oczywiście, że jest niebezpieczny, ale rozstrzygający. Dziś w nocy dopadnę go. Skąd u ciebie pewność, że wszyscy zjawią się przebrani za kolegę? Wyłożę 20 tysięcy dolarów. A to, co najbardziej lubią czarnuchy, to nie pracować i dostawać pieniądze. Co robisz? Skończ z tym nareszcie. Tak nie może dalej być. Niszczysz życie swoje i moje. Wybacz mi. Ale myślałem, że on chce ci coś zrobić. Jemu nie można ufać, wiesz o tym. Nie zaprzeczaj. On ma na imię Pedro i jest moim mężem. Wyszłam za mąż. Pamiętasz? Nie martw się, jestem już duża, wiem co robię. Nie mogę. Nie mogę zostawić cię samej, Mecie. Nie sypiam, nie żyję. Nie mogę znieść, że z nim jesteś. Urodziłeś się, żeby być ze mną. To ja zawsze o ciebie dbałem i myślałem, że tak będzie do końca. Kocham cię i umieram. Ja umieram, Mecie. Umieram. Claro. Clara. Clara. Clara, soy Coraje. To ja, Coraje. Clara, soy Coraje. Co ci jest? Clara. Claro. Coraje. Sí. Coraje. ¿Qué pasa? Co się stało? ¿Está bien? Sí. Ana me dio... Ana podała mi... No sé. Co? Nie wiem. Obudź się, Korachet. Co ty tu robisz? Stój! Co się dzieje? Daj mi to. Puszczaj. Księdza tu nie ma, ale jest Korachet, który molestuje twoją żonę. Nie wiem, czy to ważne. Muszę zadzwonić. Proszę. Tete? Połącz mnie z posterunkiem. Claro. To ja, Coraje. Coraje. Posłuchaj mnie, przecież wyszedłeś. Tak, co dała ci Anna? Nie wiem. Coś na sen. Słyszysz mnie? Tak. Mam dla ciebie wiadomość od księdza. Dziś odbędzie się bal maskowy. Idź na niego. Słyszysz? Bal. Tak, bal, który organizuje Costa. Będzie tam ksiądz przebrany za Corachę. Ja pożyczę mu strój.
Nie rozumiem. Jeszcze raz, idź dziś na bal. To jedyna szansa, byście byli razem bez podejrzeń. Zrozumiałaś? To bardzo ważne, żebyś tam była. Nic ci nie jest? Było mi tak źle, myślałam, że nie żyje. Co robiłabym przez resztę życia bez niego? Niestety żyje, a ty się ciesz. Cieszę się, ale wciąż nie mogę pozbyć się żalu. Ty też jesteś jakaś przygaszona. Tak? Nie udała ci się noc poślubna? No, estuvo bien. Udała, nastaw imbryk. Przyjdę do ciebie na matę. Dobrze mi zrobi pogawędka z przyjaciółką w to szare popołudnie fałszywego wdowieństwa. Zaraz będę. Co to za mina? Kto to był? Tata. Moja jedyna przyjaciółka. Właśnie. Masz więcej przyjaciół niż przyjaciółek. Nie podoba mi się twój ton. Wychodzisz? Tak. Napiję się z tetę matę. To koniec miodowego miesiąca. Nie wiem. Ty mi to powiedz, bo ty jesteś obrażony. Mam powody. Wizyta Santa. Pedro. Bądźmy dla siebie dobrze. No va a ver a tete. Wierzę, że nie pójdzie do tety. Odejdź. Wyszła za ciebie, żeby zapomnieć o księdzu, ale nie może. To do niego poszła. Nie. Poszła do tety. To następna wywłoka. Kryją się wzajemnie. Dość tego, na Boga, dość. Proponuję, żebyśmy sprawdzili i nie mieli wątpliwości. Gdzie byłeś? Nie odpowiedziałeś. Tylko tak mogłem powiedzieć jej, żeby poszła na bal. Jaki bal? Zjawił się Costa żywy. Znalazła go policja? Nie, odnalazła go pewna rodzina. Wiesz, gdzie był? Nie. W grobowcu rodziny Jauregui. Mamusia go zamknęła. I Asumpta. Z ciocią, dobre. Za kogo się przebierzesz? Za Korachę. To dobrze. Postanowiłeś zakończyć tę agonię. Ja powinienem to zrobić. Ja przebrać się za Korachę, iść do Kosty i powiedzieć mu: oto jestem, bierz mnie, bierz nareszcie do jasnej cholery. Co ci jest, bracie? Dłużej nie wytrzymam. Jestem sam i jest źle. Nie jesteś sam. Jestem. Ty i Mecia szukacie śmierci. Dłużej tego nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Ale Santo, żadne ale, ja wysiadam. Daję ci 19. Podpisz. Dzień dobry. Co tu robisz, Nando? Ojciec wyrzucił mnie z domu. Czemu przyszedłeś tutaj? Chodź do nas. Twój ojciec nie chce mnie widzieć. Zostaw mnie. Pozwól ze mną. Przyniosłaś Noro? Tak. Pasuje jak ulał. Te invito con un té.
Dziś wieczór jest bal maskowy. Idź tam. Słyszysz mnie? Będzie tam ksiądz w przebraniu korachę. Ja pożyczę mu strój. Pójdę już. Baw się dobrze i uważaj na korachę. Może dziś pokaże się ten prawdziwy i koniec pieśni. Do zobaczenia, Noru. Dobrze się czujesz? Tak. Obudziłeś się. Jak spałaś? Jesteś śmieciem. Ktoś musi cię powstrzymać. Próbuję współpracować z Orasiem, ale widzę, że to nie wystarcza. Pamiętasz, że wpadł do ciebie Korache? Suka. Z szacunkiem, bo może ci być gorzej. Dość już. Nie znasz granic. Nie wtrącaj się. Jakim prawem tak się do mnie odnosisz? Boże, to moja siostra. Zabiję ją. Usiądź tu. Muszę pójść na ten bal maskowy. Musisz mi pomóc. Trzeba uważać. Jestem pewien, że ten nasz nowy gość to człowiek Rosja. Wciąż cię szpieguje. Nie mogę w to uwierzyć. Muszę się z nim zobaczyć, Dario. Muszę. Uspokój się. Spotkasz się z nim. Dziękuję. Nie kombinuj, nie ma. Nieważny ruch, Tito. Ale z ciebie osioł. Bierz. Co to ma znaczyć? Gramy w piłkarzyki. To mecz i Messina wbiła mi gola. Wiesz, co mówi przysłowie? Nie przyszedł Mahomet do góry, przyszła góra do Mahometa. Tak miał ochotę pograć i zobaczyć się z Tito. Pamiętasz Tita, mamo? Dzień dobry, pani Auregi. Powiedziałam ci, że to zły pomysł. Doskonale wiem, co gnębi Pipa, ale nie sądzę, że rozwiązaniem jest ustawienie tego na środku pokoju. Możemy to wystawić. Messina na to wpadła. Straszna z ciebie wydra. Problem z pokojem? Zabieram to. Pomóżcie mi. To dla Pipa. Policjant przejrzał i nie zatrzymał. Strój Korache? Jesteś zaproszony na bal maskowy. Korache? Nie, starosta, który wydał fortunę na wypożyczenie tylu kapucyńskich szat. Sobra, wie, że mam areszt domowy i nie mogę iść na bal. Zabierzcie to stąd i ustawcie w jadalni. Łączę, panie Ferotti. Kryjesz ją? Wcale tu nie przyszła. Jak się z tym czujesz? Nie muszę się panu z niczego tłumaczyć, a jak chce się pan wyładować, to proszę iść na boisko sportowe. Co pan robi? Nie udawaj głupiej. Puść mnie. Mów, gdzie jest moja żona. Z księdzem czy z zakrystianem? Puść mnie, bo powiem koście. Co ty tu robisz, Pedro? Dobrze, że weszłaś. Chciał mnie uderzyć. O co chodzi? Mów. Nie wiedziałem cię i pomyślałem, że... Że co? Że cię okłamałam? Przepraszam, wyjdź. Wyjdź, nie chcę teraz z tobą rozmawiać. Ja zostanę z przyjaciółką. Idź sobie. Idź. Przepraszam. Wybacz, ale twój mąż jest coraz bardziej szalony. Nie, on się boi. Okropnie cię przestraszyłem. Gdybyś nie wyszła, nie wiem, co by mi zrobił. Nic by ci nie zrobił. Nie powinnaś była za niego wychodzić. Wybacz, że ci to mówię. Powinnam, bo on mnie potrzebuje.
¿Qué haces acá? Co robisz? Powinienem zrobić ci teraz zdjęcie. Wyglądasz jak błazen. Nie możesz skończyć nareszcie z tym szaleństwem. To nie jest szaleństwo. Jest. To mój najgenialniejszy plan. Wygrywam wojnę z wrogiem, z którym ty straciłbyś wszystko. Jesteś chory umysłowy. Geniuszy zawsze traktowano jako głupców. Tej nocy udowodnię ci, że jesteś w błędzie, bo schwytam Korachę i zabiję go. Ten bal maskowy to początek mojego królowania nad nowym światem. Korachę nie przyjdzie. Przyjdzie, nie przyjdzie. Ma zbyt wiele powodów, by mnie zabić, a ja... Podaję mu się na tacy. Oby znów nie zginął ktoś niewinny. Co tobie? Skąd ten zły humor? Żona nie spełnia obowiązków małżeńskich? Słyszałem. Przykro mi. Proponuję ci swoje usługi adwokackie. Zajmuję się również rozwodami. Niczego od ciebie nie chcę. Zaczekaj. Wszyscy mamy przebrać się za Korachę. Zobacz, co ci przyniosłem. Co to jest? Jak to? Nie chciałaś iść na bal kostiumowy? Jak Anna się dowie, zabije cię. Nie może, uśpiłem ją. Podałem jej tę samą herbatę, co ona podała tobie. Marcy nie ma, nie wiem kiedy wróci, zatem pośpiesz się teraz albo nigdy. Dziękuję, Dario. Anna? Przyszedł do ciebie list. Powiedziałam, że pomogę ci się przebrać. Już wychodzisz? Co jej się stało? Skoro ty nie wiesz... Chciałeś to schować, prawda? Bardzo lubiłem, kiedy pukałaś te drzwi. To były inne czasy. Nie chodź na bal. Oddaj. Muszę tam iść. Chcę zobaczyć się z Klarą. To zasadzka. Wiesz, ile już zasadzek przygotował na mnie Costa? Wiem. Ale kiedyś byłam silniejsza. Teraz nie zniosłabym twojej straty. Co tam jest? Pierścionek. Najpiękniejszy na świecie. Dla Klary. Bardzo ładne. Ani Rasia, ani Costa, ani nikt inny nie przeszkodzą mi, bym dał go dziś Klarze. Ktoś powtarzał mi kiedyś, że wszystko powinienem zaryzykować dla tej miłości. I zrobię to. I nie powinnaś się przejmować, bo teraz mam mamę i jestem nieśmiertelny. Spotkamy się tam. Opiekuj się nim.
Hola. Po co przyszłaś? Vine a ver cómo estás. Zobaczyć, co u ciebie. No me invitas. Nie zaprosisz mnie? Jesteś dla mnie niesprawiedliwy. Myślisz, że nie jesteś dla mnie ważny? Czemu opuściłeś dom? Nie opuściłem. Ojciec mnie wyrzucił. Zobaczył to. Omal mnie nie zabił. Biedaczek. Nie powiedziałeś mu, że jesteśmy ze sobą? Po co? On już mi w nic nie wierzy. Uspokój się, kochany. Tatuś ci pomoże. Nie pomoże, Noro. Jestem teraz dla niego ciężarem. Jestem sam. Nie jesteś sam, masz mnie. Zaczekaj, Noro. Nie podobają ci się moje pieszczoty? Wprawiają mnie w zakłopotanie. W zakłopotanie. A więc podobają ci się. Nie zaprzeczaj, że coś do mnie czujesz. Dość tego. Nie rozumiem cię, kochany. Wiem, jak ważne jest, byśmy się czuli kochani, wiem. Wiem. Nie jesteś sam. Masz mnie. Jestem twoja. Cała twoja. Nie odrzucaj mnie. Dotknij. Dotknij mnie. Dotknij. Obudź się. Boże, nie zrób mi tego. Kochanie. Nic ci nie jest? Nie. Co się stało? Zasnęłaś. Nie pamiętam, żebym się kładła. Herbata. Klara poszła na bal w twoim przebraniu. Widziałam ją i myślałam, że to ty. Zawiadomo Horacio. Nie, a ty nic mi nie jest. Idź. Uspokój się. Nie możemy dopuścić, żeby Klara spotkała się z ojcem Juanem. Wiem, że tu jesteś. Wyczuję cię nawet, jeśli się schowasz. Jest trop. Węch mnie nie zawiódł. On tu jest, a twoja obecność to potwierdza. Nie miej złudzeń. Nie będzie ci łatwo rozpoznać go wśród tylu koracha. Myślę, że będzie. Szukałaś mnie? Horacio został w domu. To na pewno on. Nadeszła moja noc. To będzie noc twojej śmierci, jeśli go tkniesz. Już byłem martwy. I wróciłem. Myślałem, że nie przyjdziesz. O mały włos nie przyszłoby mi. Musiałam wykraść siostrze przebranie. Nie odwracaj się. Idzie do kostela.
Kiedy zgasną światła, spotkamy się przy drugiej kolumnie od drzwi. Pilnuj go i przestań żłopać. Spokojnie. Myślisz, że tak łatwo go dostaniesz? Jakbyś go nie znał. Po co przyszedłeś? Nudziłem się. Nie widziałeś Klary? Jest w przebraniu zakonnicy. Przed chwilą widziałem ją z Koratę. Mało zabawna. Uwierz mi, synu, mówię poważnie. Jednym z nich jest pielgrzym. Pomóż mi go znaleźć. Nie licz na mnie. Stój! Popatrz na mnie. Popatrz. Popatrz. Czemu przestałeś? Biedny Pipo, tak się ucieszył grą. Tam, gdzie rządzi kapitan, nie rządzi marynarz. Może jakoś to załatwi, obłaskawi Amandę. Gol, przegrałaś. Uszkodziłeś mi bębenek. Po co się przebrałeś? Pipo, chciałem tylko przymierzyć strój, kłamczu. Znów chciałeś uciec. Patrzcie ją, niech się zabawi. Nikt go tam nie rozpozna, właśnie. Zastrzelał go, myśląc, że to Korache. Tej nocy nie będzie strzałów. Wszystkie gachy z La Cruz są tak samo ubrane, a Costa wyłożył taką forsę, że bal musi się udać. Pójdę tylko na chwilę i będę mówił, że jestem Messina. Obniż tylko trochę głos. On śpi jak suseł. Przestań go zachęcać. Jak mu się coś stanie, to będzie twoja wina. Trzymasz mnie tu w zamknięciu, bo jesteś zazdrośnicą. Nie mów tak, Pipo. Bardzo cię kocham, tak jak mama. Bardzo to przeżyłyśmy, kiedy cię zabrali do czubku. Dobrze, ale nic z tego. Jeśli nie chcesz zrobić tego dla mnie i swego dziecka, zrób to dla umierającej matki. Co? Mówiłam, że ci się nie uda. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zwyciężyłem niewinność pokusy. I tylko ty nie dopuszczasz mnie do pielgrzymki. Ale niedługo już. Dobry wieczór, Amando. Zostaje pani zatrzymana pod zarzutem nielegalnego pozbawienia wolności i próby zabójstwa. Ku obuzie. Zostawiam cię. Musisz udzielić wielu wyjaśnień, a nie chcę ci przeszkadzać. Proszę spełniać swoją powinność, komisarzu. Proszę nie stawiać oporu. Nie chciałbym w obecności tylu osób użyć kajdanków.
Co się stało? Wyłączyli prąd. Ukochany, wyjedźmy stąd, jeśli zostaniemy. Horacio nigdy nie zostawi nas w spokoju. Masz absolutną rację. To ostatni ruch. I należy do mnie.